3600 dolarów z 1000 dolarów? Jesteś ciekawy, jak to zrobiliśmy? To właśnie w lutym na skalpingu Bitcoina oraz Ethereum mogłeś tyle zarobić. Jeżeli jesteś ciekawy, jak to zrobiliśmy, koniecznie zobacz ten odcinek do końca. Tak więc spójrzmy, jak się zaczął luty na Bitcoinie i Ethereum. Na Bitcoinie, jak widać, mamy tylko 2 stop lossy z 16 transakcji. Na Ethereum jest tych transakcji troszeczkę mniej, ale też mamy tylko 2 stop lossy. Przejdźmy sobie na wykres, jak to dokładnie wyglądało. Dobra, zaczniemy sobie od Bitcoina i polecimy sobie po kolei. Miesiąc nam się zaczął od 5 lutego. I graliśmy na wzrosty. Także spójrzmy. Mamy tutaj 5 lutego. Strefa wyznaczona. Szczałka. I jesteśmy nad EMO. To są główne warunki do spełnienia, żeby wejść po prostu w taką transakcję. Tutaj już cena powoli się przebijała. Niestety nie spełni się warunek. Musi się świeczka zamknąć nad tą strefą. I chwilę później właśnie świeczka zamknęła się nad strefą i była możliwość wejścia w transakcję. Czy to tutaj ze świeczki, czy na reteście, to już każdego indywidualna sprawa. Ja akurat zagrywałam to w taki sposób. Spójrzmy, co dalej się wydarzyło. Później mamy 6, mieliśmy aż 2 transakcje. Pierwszą złapaliśmy tutaj stop lossa. Jak widać, też spełnione warunki, szczałeczka. Jesteśmy pod EMO. Ale za drugim razem nam się udało wejść i złapać take profit 2. Następnie 7 lutego. Pięknie widzę, tutaj poszybowaliśmy do góry, łapiemy take profit 3. Później 8. Nie było żadnego zagrania tutaj i następnie 9. Mamy też spełnienie warunków i też łapiemy take profit 3. I tu nam się właśnie kończy pierwszy tydzień na 9. Pierwszy tydzień lutego. Później zaczynamy tydzień od 13. Czyli w pierwszym tygodniu mieliśmy 2, 4, 5 zagrań, w tym jednego stop lossa. Teraz 13, od 13. Zobaczmy, od 13. To jest od 12 zapisane. Dobra. Musimy sobie wrócić troszeczkę. Okej. A więc 13 luty. 12 nie mieliśmy tutaj żadnego zagrania. 13 mieliśmy ładny spadek. Łapiemy take profit 2. Na spadek jest oczywiście odwrotna sytuacja. Musimy być pod EMO. I szczałka musi być na spadki, czyli czerwona w dół, jak tutaj widać. Tutaj malutka konsolidacja była, najpierw szczałka w dół, później szczałka w górę i znowu szczałka w dół, aż w końcu spełniony warunek i polecieliśmy do take profit 2. Później 14 lutego. Bardzo duża świeca, oj, na 800 pipsów aż, ale też złapaliśmy take profit 2 i tutaj transakcja troszeczkę trwała. No, cały jeden dzień, więc dosyć sporo, bardziej taka konsolidacja. 16 nie mieliśmy żadnego zagrania, 17 mieliśmy zagranie na słodki i złapaliśmy take profit 3. Ok, tu już jest 19 i później mamy 20, czyli w tym tygodniu mieliśmy tylko 4 zagrania, ale wszystkie mieliśmy zyskowne. Spójrzmy na kolejny tydzień. 19-25 lutego. Jak to wyglądało? Ok. 19 lutego. Widzę, że chyba take profit 1. Tak, take profit 1. Łapiemy 19 lutego. Kończy się transakcja w nocy 20 lutego.
Następnie 20 łapiemy stop lossa, spełnione warunki, ale niestety rynek zrobił swoje i poleciał w drugą stronę. 21 nie mieliśmy żadnego zagrania, 22 również nie było spełnionych warunków, jak widać taka konsolidacja. I 23 mieliśmy spełnione warunki na spadki i łapiemy take profit 2 i 24 take profit 3 zagrania na buy. Dobra, to jest 25, tak, 25 nie było zagrania, czyli w tym tygodniu mieliśmy tylko 4 zagrania. Ok, teraz 26, ostatnie 4 zagrania z miesiąca luty, czyli tutaj 26 już wchodzi też na marzec. Spójrzmy. No to jest ten koniec lutego, co tak mocno polecieliśmy do góry. Poniedziałek 25 nie było żadnego zagrania. Później we wtorek łapiemy najpierw take profit 1 z zagrania na sell, a następnie take profit 3 na pewnie. Take profit 3 z zagrania na buy. W środę również take profit 3 zagrania na buy i w czwartek również take profit 3 zagrania na buy i później piątek 29 nie było żadnego zagrania, później już mamy marzec, czyli były 4 zagrania i 3, w tym 3 take profit 3. Dobrze, spójrzmy sobie teraz na Ethereum. A jak wyglądał miesiąc luty? Miesiąc luty to się zaczął od 5 lutego. Mieliśmy dopiero pierwsze zagranie w miesiącu lutym. Ethereum 5.11. Spójrzmy, jak wyglądało to na Ethereum. Poniedziałek mamy zagranie na buy i łapiemy TP1. We wtorek nie ma żadnego zagrania, w środę TP2. W czwartek TP1 łapiemy. Też sporo tutaj konsolidacji, ale jednak spełniły się warunki. I w piątek łapiemy take profit 3. I 9. To było do 9, tak. To były 4 transakcje w tym tygodniu i 4 były zyskowne. Później zaczynamy tydzień od 14. Spójrzmy na drugi tydzień lutego. Tak, poniedziałek, wtorek nie ma żadnego zagrania, dopiero jest środa 14 lutego i łapiemy take profit 3, dosyć spora tutaj konsolidacja, konsolidowaliśmy aż w końcu spełniony warunek i wystrzał piękny do góry. 15 brak zagrania, 16 brak zagrania, 17 piękne spełnione warunki na spadki i łapiemy take profit 3. Ok, to chyba są tylko dwa zagrania tego tygodnia. Tak, 14 i 17. Później 23. Zaczynamy trzeci tydzień lutego. To też nie ma zagrań. 19, 20, 21, 22, nic tutaj nie ma. Dopiero 23 mieliśmy take profit 1 zagrania na sell. Następnie 24 zagrania na buy, łapiemy take profit 3. I 25 zagrania na buy, łapiemy take profit
dwa. I tutaj też były dwa zagrania. 24, 25. Tak, dwa zagrania. W tym były zapisane. Teraz zobaczymy ostatnie parę dni lutego, jak to wyglądało. Okej. Wróćmy sobie. Tak, 25. Tutaj mam zapisane właśnie tak, jak tutaj jest, że jest jeden stop loss. Tak, czyli miałam w pierwszym, czyli w tym drugim mam zapisane, że tego stop lossa i później mam take profit jeden. Take profit jeden. Take profit jeden. Take profit 3, przepraszam. Take profit 3 to jest. Tak koło siebie mówię, mój stop loss, mówię pewnie take profit 1, a to jest take profit 3, tak. Czyli zgadza się, 25 był też take profit 3, ok. Później 26 nie było spełnionych warunków. 27 łapiemy też, łapiemy stop lossa mimo spełnionych warunków. I 28 łapiemy take profit 3, zagrania na kupno. I na tym się kończy miesiąc. Tak, na 28 się kończy miesiąc na take profit 3. Ok, czyli to tak by wyglądał cały miesiąc luty. Jeżeli chodzi o podsumowanie procentowe, czyli grając 1% na transakcję, przy take profit 3 mielibyśmy 16%, a grając 10% na transakcję, przy take profit 3 mielibyśmy 160%. I też mam tutaj podsumowanie w dolarach. Jeżeli byśmy zaczynali z 1000 dolarów, grając 1, 3, 5, 7 lub 10%, mielibyśmy na przykład grając 10%, mielibyśmy 1600 dolarów w najlepszym przypadku. I podsumowując, ogólnie cały miesiąc mieliśmy dwa stop lossy, 3 razy take profit 1, 2 razy take profit 2 i 6 razy take profit 3. W sumie było 13 trade'ów i tutaj jest ogólnie rozpisane. W najgorszym przypadku ryzykując 1% mielibyśmy 110 dolarów, a w najlepszym przypadku ryzykując 1% zarobilibyśmy 160 dolarów. I w najgorszym przypadku ryzykując 10% mielibyśmy 1100 dolarów i w najlepszym przypadku ryzykując 10% mielibyśmy 1600 dolarów. To jest na Ethereum. Na Bitcoinie, jak to wyglądało, też mam tutaj podsumowanie procentów 1, 3, 5, 7, 10. Czyli jeżeli ryzykując na transakcję 1, 3, 5, 7, 10%, ile byśmy zyskali procent? Mieliśmy tutaj dwa stop lossy, 3 razy take profit 1, 4 razy take profit 2 i 7 razy take profit 3. W sumie mieliśmy 16 transakcji i również zaczynając kapitałem 1000 dolarów na transakcję miałbyś w najgorszym przypadku ryzykując 1% 140 dolarów, a w najlepszym przypadku ryzykując 1% 200 dolarów i w najgorszym przypadku ryzykując 10% 1400 dolarów i w najlepszym przypadku ryzykując 10% miałbyś 2000 dolarów. Czyli tak by wyglądało podsumowanie na Bitcoinie i na Ethereum w miesiącu lutym. A ja zapraszam Cię do kolejnych odcinków i do kolejnych podsumowań.